4. Techniki intensyfikacyjne, które przeniosą Twój trening na całkowicie nowy poziom. Na masę, na siłę, na rzeźbę. Zasubskrybuj, wciśnij dzwoneczek. Pierwszą metodą będzie klaster. Jak zrobić klaster? Normalnie jak robimy seryjkę, dajmy na to przysiadów, no to nie pompujemy raczej ze stałym napięciem, tylko powiedzmy zrobimy powtórzenie, zrobimy reset, od nowa schodzimy w dół. Robimy tą sekundkę, dwie przerwy. Co robimy w klasterze? W klasterze przedłużamy tą przerwę, przykładowo do 10-15 sekund. Być może widzieliście, jeżeli śledzicie, jak trenują dwuboiści, to bardzo często oni robią pyk, jakieś tam rwanko, rzucają o ziemię, czekają, motają się, chodzą w tej weftę, ustawiają się od nowa, drugie poderwanie po 10-15 sekundach. Oznacza to, że taka seria, która trwa na przykład minutę, zawiera więcej powtórzeń, niż byłbyś w stanie zrobić ze stałym napięciem. I dlatego też w normalnych sytuacjach nie robimy właśnie ze stałym napięciem, nie robimy przysiadów właśnie w ten sposób, tylko resetujemy się na górze, ponieważ dzięki temu jesteśmy w stanie zrobić więcej powtórzeń. Ale idąc bardziej w stronę klastera, tutaj przede wszystkim skupiamy się na tych długich przerwach. I jak możecie się domyślić, przez to, że te przerwy następują pomiędzy pojedynczymi powtórzeniami, będzie to raczej metoda siłowa. Takim przykładowym zastosowaniem klastera jest wzięcie sobie powiedzmy 85-90% maksa, zrobienie jednego powtórzenia, poczekanie 10-15 sekund, zrobienie drugiego powtórzenia, trzeciego, czwartego, no i gdzieś 4, 5, 6 powtórzeń powinniśmy zrobić i to jest jeden klaster. Co nam to daje? Po pierwsze, to, że możemy zmobilizować się do każdego powtórzenia, jakby to było pierwsze, no bo de facto to jest pierwsze. Czyli jeżeli ktoś na przykład na martwym ciągu cały czas odbija, szarpie, a ma bardzo duży problem z pierwszym powtórzeniem, to go nauczy właśnie techniki, bo będzie musiał się ustawić jak do pierwszego powtórzenia. Jeżeli ktoś ma problem z wynoszeniem w przysiadzie czy w wyciskaniu leżąc, czyli na przykład wynosi sztangę, trzęsie się, pierwsze powtórzenie jest słabe, to również ta metoda mu pomoże. Z tym, że ta metoda będzie raczej prostsza do wykonania, kiedy nie musimy się męczyć z wynoszeniem. No ponieważ no jednak 5 wyjść ze stojaków, ustawień się będzie trochę męczące. Dlatego jeżeli już robimy na przykład przysiady czy wyciskania leżąc, to dobrym pomysłem będzie zastosowanie takich pinów, blokad po boku, z których będziemy sobie działać. Jakie jest założenie klasterów? Takie, że robimy więcej powtórzeń w obrębie jednej serii, tym samym zwiększając objętość treningową i bodziec, jaki dajemy naszemu ciału, czyli innymi słowy mamy lepsze efekty, głównie właśnie siłowe, ale również sylwetkowe. Innym sposobem wykonania klastera jest wykonanie przerw nie pomiędzy pojedynczymi powtórzeniami, ale na przykład pomiędzy każdymi dwoma, każdymi trzema powtórzeniami. Przykładowo robisz sobie dwa powtórzenia, czekasz 10-15 sekund, dwa powtórzenia i tak dalej. To jest metoda, w której wykonasz trochę więcej powtórzeń, więc być może będzie lepsza w kierunku budowania masy mięśniowej. Natomiast metodą lepszą w kierunku budowania masy jest tak zwane rest pause, czyli tutaj nie robimy przerwy pomiędzy każdym powtórzeniem, a robimy serię na, dajmy na to RPE 9, czyli zostawiając jedno powtórzenie w zapasie i czekamy sobie kilkanaście sekund. Czyli jeżeli możesz zrobić na ławce 10 razy 100 kilo, zdejmujesz sobie sztangę, pompujesz do około 9 razy, żeby to nie było takie wywalczone, hardkorowe 10 razy, odkładasz sztangę na stojak, czekasz 15 do 30 sekund, czyli tutaj ta przerwa się znacząco wydłuża w stosunku do klastera, zdejmujesz sztangę od nowa i pompujesz do końca. Czyli to jest coś na zasadzie takiej mini przerwy, która zapewnia Ci więcej energii. Bardzo często widzicie to na przykład na martwych ciągach czy przysiadach, że ktoś w miarę szybko robi pierwsze powtórzenia, a kiedy jest już bardzo zmęczony pod koniec serii, no to bierze, robi sobie te trzy duże wdechy i zyskuje trochę tej energii i jest w stanie wywalczyć jeszcze jedno powtórzenie. Skoro trzy wdechy dają nam jeszcze jedno powtórzenie, no to zastanówmy się, ile da nam na przykład 30 sekund. Z reguły może to być spokojnie na przykład 4-5 kolejnych powtórzeń. Tylko że to jest właśnie metoda bardziej sylwetkowa i bardziej zalecałbym ją robić w sytuacji, kiedy robimy na przykład 8 powtórzeń, 10, 100, a nie do końca, kiedy robimy, dajmy na to 3, ponieważ w takim przypadku może być to troszkę za mała przerwa. I dodanie tylko tej jednej serii to jest bardzo podstawowa koncepcja tego rest pause. Czyli robimy na przykład 10, czekamy chwilkę, później robimy kolejne 3-4, tak? Ale nieco bardziej zaawansowaną koncepcją jest to, żebyśmy na początku określili łączny cel powtórzeniowy, jaki chcemy zrobić. Przykładowo
Masz ciężar, z którym jesteś w stanie zrobić 10 powtórzeń do odciny, a twoim celem jest, dajmy na to, 20 powtórzeń wykonanych w jak najszybszym czasie. To jest metoda, która wymaga już od nas naprawdę dużo poświęcenia i dyscypliny. Robimy na przykład te 9 powtórzeń w pierwszej serii, może 10, później odpoczywamy, później staramy się zrobić kolejne 3-4. Później znowu odpoczywamy 15-30 sekund, staramy się zrobić kolejne, może to być na przykład 2 powtórzenia. I później czekamy kolejne 30 sekund, później kolejne wywalczone 2 powtórzenia. Czyli jak widzicie, bardzo dużo ciężkich, skutecznych powtórzeń w ciągu na przykład minuty czy dwóch. Dzięki takiemu zabiegowi omijamy te pierwsze, mniej efektywne powtórzenia, ponieważ to najbardziej skuteczne są te ostatnie powtórzenia. Takie, w których faktycznie już zaczynamy się siłować z tym ciężarem, on idzie coraz wolniej, wszystkie nasze włókna mięśniowe pracują. Natomiast musimy mieć na uwadze, że jest to bardzo ciężka i wyczerpująca metoda, czyli raczej nie robiłbym nią wszystkich serii, a jeśli tak, to ta ilość serii musi nam spaść. I tutaj tak naprawdę pojawia się pewna wątpliwość, czy te techniki intensyfikacyjne w ogóle mają sens. Ponieważ, no, jeżeli zrobisz więcej powtórzeń, to twoja objętość rośnie, tak? Ale jeżeli przekroczy pewien próg, to będzie za duża objętość. Czyli jeżeli do tej pory robiłeś ileś serii i się obijałeś, to było dla ciebie za mało, poniżej maksymalnego progu, no to jeżeli dołożysz sobie taką technikę rest, pause, cluster, to wyjdziesz na tym dobrze. Natomiast jeżeli już jesteś bardzo blisko tego progu regeneracji, bardzo ciężko ci jest robić trening, kiepsko się regenerujesz, masz na przykład 3-dniowe zakwasy, to dorzucenie kolejnej techniki intensyfikacyjnej będzie tutaj kiepskie. No i nasuwa się jedno pytanie, na które do końca nie ma odpowiedzi. Czy faktycznie technika intensyfikacyjna będzie lepsza niż po prostu więcej serii? Innymi słowy, czy kiedy wyrównamy łączną ilość powtórzeń zrobionych, to czy faktycznie lepiej na przykład zrobić 3 klastery po 5 powtórzeń, czy 5 zwyczajnych serii po 3? Odpowiedzi na to pytanie nie ma, raczej jest niejednoznaczna. Jeżeli chcecie poeksperymentować, to zostawiam to Wam. I teraz trzecią metodą, bardziej znaną, będzie dropset. Dropseciki wiele osób zna, korzysta. O co tutaj chodzi? Robimy ciężką serię, dajmy na to łapy, skończyliśmy, już spompowaliśmy się, rzucamy hantle, biegniemy po mniejsze hantle, robimy do końca. Później znowu rzucamy te hantle, biegniemy po jeszcze mniejsze i pompujemy dalej. Co nam to daje? To, że w teorii, no jeżeli zrobiliśmy serię do odciny, no to to nie jest pełne zmęczenie mięśni, cokolwiek to znaczy, czyli nasze mięśnie potrafią się zmęczyć jeszcze bardziej. Czyli jeżeli zrobiliśmy serię do odciny na 10 kg na łapę, to od razu bez przerw jesteśmy w stanie zrobić powiedzmy 7 kg na łapę i osiągnąć jeszcze te kilka dodatkowych powtórzeń. Czy to faktycznie jest jakaś super mega metoda? Prawdopodobnie tak, jeżeli do tej pory się obijałeś, czyli jeżeli do tej pory robiłeś mniej niż powinieneś, to dołożenie dropsetów będzie spoko. To jest spoko metoda, jeżeli masz problem z czuciem mięśniowym, czyli jeżeli na przykład robisz mięśnie, z którymi ciężko się połączyć, jak na przykład tył barków, wznosy w bok, może najszerszy jakiś izolowany sposób, to właśnie zrobienie tego dropsecika pozwala ci się lepiej spompować, poczuć te zaangażowane mięśnie. No chyba, że robisz go źle i zaczynasz po prostu no bujać całym ciałem, nie? To wtedy oczywiście nie. No ale, jak tutaj wcześniej wspomniałem, jeżeli wyrównasz serię, czyli na przykład 3 dropsety versus 5 zwyczajnych serii, to powinno wyjść tutaj na równo. Więc tak jak powiedziałem na początku, jeden dziwny trik, magiczne przyrosty, a w rzeczywistości po prostu coś, co pozwala ci się przełamać. I wszystkie te 3 wspomniane techniki intensyfikacyjne mają jedną wspólną cechę, czyli właśnie zmuszają cię do cięższej pracy. Czyli jeżeli do tej pory wydawało ci się, że to jest seria na przykład o tylko jedno powtórzenie w zapasie, a się okaże, że jak przyciśniesz, to jesteś w stanie zrobić jeszcze 5 w zapasie, no to troszkę się oszukiwałeś. To bardzo często występuje na ćwiczeniach bardziej izolowanych, jakichś tam akcesoryjnych, szczególnie jeżeli ktoś ćwiczy siłowo. Czyli mamy na przykład typa, który robi ciężkie przysiady, martwe ciągi, jakieś tam 5x5, a później przechodzi na jakieś lekkie ćwiczonka, porobi te 3x10, odkłada, idzie do domu, bo myśli, że tam popracował. Ale no właśnie nie do końca, na tych ćwiczeniach akcesoryjnych też powinniśmy trochę przycisnąć. Także jeżeli właśnie upewnimy się, że też je robimy bardzo ciężko, blisko upadku, no to zaowocuje to większym progresem. Jeżeli chodzi o te spadki z serii na serię, ile w tym dropseciku powinniśmy zrzucić, no to często mówi się o powiedzmy zrzuceniu 10, 20, 30%, to jest taki dobry wyznacznik. Ponieważ jeżeli zrzucimy za mało, tylko na przykład zdejmiemy 2 kilo, no to niewiele to nam pomoże. Będziemy w stanie zrobić na przykład jedno powtórzenie. Jeżeli zdejmiemy z kolei 50%, to będziemy w stanie nagle zrobić 30 powtórzeń, co może być troszkę za dużo, nie?
I przestrzegałbym tutaj przed takim podejściem. Bardzo często widywałem na siłowniach, że ktoś pakuje na ławkę, dajmy na to 100 kilo samych piąteczek albo dziesiątek, zrobi 100 kilo, później koledzy mu zabierają, zrobi 90 kilo do odciny, później koledzy mu zabierają 80 kilo do odciny, 70, 60, 50, 40, 30, 20. To już nic nie daje, to jest zbyt lekki ciężar. To jest właśnie główny problem dropsetów. Podczas rest pause oraz clusterów mamy tą samą intensywność, ten sam ciężar, czyli utrzymujemy jakość tej serii, zwiększając objętość. Natomiast w dropsecie, niestety, ale przez to, że rośnie objętość, to spada nam jakość serii. Czyli być może widzieliście takie filmiki na YouTubie, gdzie koleś robi wnosy w bok, a później zaczyna machać bez żadnego ciężaru, samą masą ciała. No to nie jest metoda, która by cokolwiek dawała. To jest tylko metoda mająca za zadanie wywołać jakieś tam chwilowe, miejscowe niedotlenienie, jakąś tam pompę, fajne uczucie zmęczenia. Ale czy to jest efektywne? Raczej nie. Czwarta technika intensyfikacyjna to tak zwane major reps, czyli tutaj bierzemy ciężar na 12 do 20 powtórzeń, robimy cyk, pyk, seryjkę bardzo blisko do upadku, nie chcemy zrobić do upadku, bo to może być trochę za ciężkie i zajechać nas w kolejnych seriach i czekamy 15 sekund i później złota zasada jest taka, że robimy tyle powtórzeń, ile wynosi 1/4 tego, co robiliśmy w głównej serii. Czyli jeżeli w głównej serii robiliśmy 12, to teraz robimy 3. Jeżeli w głównej serii robiliśmy 16 pi razy drzwi, to teraz robimy 4. Jeżeli w głównej serii robiliśmy 20, to teraz przechodzimy sobie na 5 powtórzeń. Cykamy sobie 5 powtórzeń, jakkolwiek by to ciężkie nie było. Czekamy kolejne 15 sekund, robimy kolejne 5 powtórzeń. Jeżeli to było lekkie, to czekamy 15 sekund, kolejne 5 powtórzeń i tak aż do znudzenia. Jeżeli stwierdzimy, że takie coś jest trochę za lekkie, możemy się pokusić o robienie 1/3 powtórzeń. Jeżeli natomiast coś takiego jest za ciężkie, męczy cię wydolnościowo, kondycyjnie, to może sugerowałbym albo zmniejszenie liczby powtórzeń, albo wydłużenie sobie tych przerw z 15 do na przykład 20-25. Co to daje? To samo co poprzednie serie, czyli zwiększenie objętości oraz zwiększenie ilości tych ciężkich powtórzeń. Ponieważ jeżeli zrobiłeś ciężką serię, to przechodząc do kolejnej miniseryjki, na przykład 3-5 powtórzeń, wszystkie te powtórzenia powinny być w miarę wyczerpujące. Jeżeli dotrwałeś do końca, to oczywiście zasubskrybuj, zostaw łapę w górę, bo jak nie, to cię znajdę i każę ci robić rozpiętki na maszynie Smitha. Na razie. Shit, better get lit when I give you that fire. Light up with mad visions. I'm talking mad visions. This, that. Shit, better get lit when I give you that fire. Light up.